Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy w Nowej Hucie, na granicy osiedli Dywizjonu 303 i Kościuszkowskiego, bardzo blisko skrzyżowania ulic Włodarczyka, Uniwersału Połanieckiego oraz Braci Schindlerów. Jesteśmy tutaj na prośbę pana Sławomira, który prosi, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że kierowcy nie stosują się w ogóle do znaku koniec drogi wewnętrznej. I jak pisze pan Sławomir, sam byłem świadkiem dwóch stłuczek, kiedy to samochody nie stosujące się do znaku koniec drogi wewnętrznej wymuszały pierwszeństwo nad kierującymi ze znakiem ustąp pierwszeństwa. Czy faktycznie tak się tutaj dzieje? No niestety, mamy jakąś słabość w przepisach, że wydaje nam się, że zawsze jak jedziemy prosto, to będziemy mieli pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Czy jak skręcamy w prawo, będziemy mieli pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo, co nie jest prawdą, bo w przypadku, jeżeli jedna z dróg jest strefą zamieszkania, strefą ruchu czy drogą wewnętrzną, tutaj mamy ze zwykłą drogą wewnętrzną do czynienia przy wjeździe z Uniwersału Połanieckiego, to wtedy włączamy się do ruchu. A jak włączamy się do ruchu, ustępujemy pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu w ruchu będącym. Także pieszym, rowerzystom, obojętnie skąd by nie nadjechali. My, włączając się do ruchu, wszystkim ustępujemy pierwszeństwa. I teraz ustępujemy pierwszeństwa, ustępujemy Peugeotowi. Chyba nie wie, że może pojechać, przecież masz pierwszeństwo. Pan jest spoza Krakowa, no ale poza Krakowem obowiązują te same przepisy. Droga wewnętrzna to włączanie się do ruchu. To jesteśmy ostatni pod względem pierwszeństwa. Czyli ci skręcający w lewo w kierunku ulicy Andersa, takiej już głównej ulicy Nowej Huty, mają pierwszeństwo przed tymi wyjeżdżającymi z drogi wewnętrznej. Obojętnie, czy oni jadą na prawo też w kierunku Andersa, czy jadą na wprost w ulicę Włodarczyka. I teraz to my mamy pierwszeństwo, no ale niestety pan bardzo zdecydowanie pojechał przed nami. No nieładnie, nieładnie. No i teraz powinna ciężarówka, chyba że jeszcze ktoś z braci Schindlerów jedzie na wprost, a potem dopiero Audi. I tak się stało. I tak się stało. Niestety powszechnym jest tutaj to wymuszanie pierwszeństwa. No, że tu dochodzi do kolizji, to już naprawdę się dziwię, bo któryś z kierowców powinien zdążyć jednak zahamować. Oczywiście pogrozić palcem, być niezadowolony z wymuszenia pierwszeństwa. Jeśli do tego jeszcze dochodzi taka nieuwaga, a może i prędkość jakaś przy wykonywaniu tych manewrów, a tutaj nie ma na to miejsca, no to widać, od razu skutkuje to stłuczką, a pamiętajmy, że każda stłuczka może przerodzić się w wypadek, czyli w zdarzenie z ofiarami w ludziach. No zobaczmy, jak się zachowa kierowca. No, wycofał się, ale tak jakby nie chciał udzielać tego pierwszeństwa. Myślę, że na zasadzie jak jeden jedzie, to drugi się zatrzymuje. Tak? Wydaje mi się, że nie wiedział do końca, że powinien ustąpić pierwszeństwa. No, ale ustąpił. Przy okazji, proszę państwa, nagraliśmy blokowanie skrzyżowań. No niestety tutaj na Andersa remont remontem, a przepisy obowiązują. Ja teraz chcę jechać, poparcie państwa. Nie ma jak jechać. Blokujemy, bez sensu. Jeździmy, naprawdę. I podnoszenie rąk nic nie pomoże. Przy okazji pani rozmawia przez telefon komórkowy. No i potem nie dziwota, że blokuje. W ogóle nie wie, o co chodzi. Jeszcze raz apelujemy, nie blokujmy skrzyżowań. Zostawmy miejsce. Jak nie mamy pewności, że przejedziemy przez skrzyżowanie, opuścimy skrzyżowanie, nie wjeżdżamy na nie. Ile razy o tym można mówić? No i mamy Forda, który skręca w lewo i cały szereg pojazdów jadących z Uniwersału Połanieckiego, którzy włączają się do ruchu. Niestety odwróciła się sytuacja. Niepoprawnie jedzie kierowca Forda, rozgląda się zamiast jechać. Odwrotna tutaj kolejność nas obowiązuje. No po to jesteśmy tutaj właśnie, żeby przestrzec kierowców przed tym, że muszą dostrzegać moment włączenia się do ruchu, że muszą widzieć, że jeżeli wyjeżdżają zza tablicy, przekreślonej tablicy, droga wewnętrzna, tak jak tutaj, czy strefa zamieszkania, czy strefa ruchu, to włączają się do ruchu i ustępują pierwszeństwa wszystkim. A to przypadek z gatunku no comments. Brak komentarza. Nie dość, że nie wiemy, kto ma pierwszeństwo, nie dość, że się rozpychamy, to jeszcze mamy pretensje, to jeszcze pouczamy.
No popatrzcie państwo. No to w takim razie podobny problem mogą mieć ci, którzy zdają egzamin na prawo jazdy i wyjeżdżają z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego ulicą Koszykarską na tym skrzyżowaniu z ulicą, która prowadzi na Działki. No z tym, że jest tutaj jakby odwrócona sytuacja. Mianowicie wyjeżdżając z obiektu przydrożnego, jakim jest dojazd do tych ogródków działkowych, włączamy się do ruchu, a potem dojeżdżamy do sygnalizatora świetlnego, potem dopiero dojeżdżamy do pełnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Nowochódzka-Koszykarska. W związku z tym tutaj już nie traktujemy tych kierowców wyjeżdżających od strony ogródków działkowych czy rowerzystów, którzy tam często jeżdżą jako włączający się do ruchu, tylko oni włączyli się do ruchu, a potem znaleźli się na tym skrzyżowaniu. W związku z tym jadąc na wprost, mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo, na przykład tymi zdającymi egzamin kandydatami na kierowców, którzy jadą w Nowochódzką w kierunku ulicy Stoczniowców czy Saskiej. Taką samą sytuację mamy przy wyjeździe z Koszykarskiej na Nowochódzką. Popatrzcie państwo, naprzeciwko ogródki działkowe, droga wewnętrzna, ale dalej sygnalizatory świetlne. Czyli najpierw włączamy się do ruchu z drogi wewnętrznej, a potem jedziemy na zielonym świetle. Więc w takim przypadku ten jadący z przeciwnego kierunku, który jechałby na wprost, będzie miał pierwszeństwo przed nami skręcającymi w lewo. Jesteśmy w tej samej sytuacji pod względem sygnalizacji świetlnej, a przepisy ogólne wtedy, czyli skręt w lewo, jest po jeździe na wprost bądź skręcie w prawo. Natomiast gdyby tutaj nie było sygnalizacji, nie było znaku ustąp pierwszeństwa, kiedy sygnalizacja będzie nieczynna i był sam wyjazd z drogi wewnętrznej, to wtedy jest inaczej. Tak jak przy braci Schindlerów. Pokażemy to teraz wyjeżdżając z tych ogrodów działkowych za Kole Wisły vis-a-vis Koszykarskiej. Popatrzcie państwo, no wyjeżdżam z bramy, rzeczywiście włączam się do ruchu, wyjazd z obiektu przydrożnego, no i mam czerwone światło. Już włączyłem się do ruchu, a teraz zatrzymuję się w związku z światłem czerwonym. I jakbym chciał jechać na wprost do ośrodka, do WORD-u, to pojechałbym przed tymi skręcającymi w lewo. No i na zielonym świetle, jadąc na wprost, mam pierwszeństwo przed skręcającym w lewo. Widzicie państwo, ustępuję pierwszeństwa Skoda, wszystko w porządku. Byłem już w normalnym ruchu na drogach publicznych i zgodnie z sygnalizacją świetną, jadący na wprost, będzie jechał przed skręcającym w lewo. Obaj zaczęliśmy na zielonym świetle, ale potem już zgodnie z ogólnymi przepisami ci jadący na wprost mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Również ci skręcający w prawo mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Tutaj mamy po prostu skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i obowiązują nas te ogólne reguły. Jeżeli oboje mamy zielone, to ci jadący na wprost mają pierwszeństwo przed skręcającymi. Skręcający w prawo mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Natomiast tu przy braci Schindlerów włączaliśmy się do ruchu na skrzyżowaniu. Tam włączyliśmy się do ruchu przed skrzyżowaniem. No i teraz wyjeżdżam z tej drogi wewnętrznej. O, Skoda skręca w lewo. No i właśnie jest ta sytuacja, w której pani, która kieruje tą Skodą, ma pierwszeństwo. Myślę, że tak pojedzie. Może musimy ją zaprosić, bo widzę, że nie wie, że tak ten przepis działa. No to jest lepiej, jak osoba jest ostrożna. Gorzej, jak byśmy nieostrożnie wyjechali na wprost, jak niektórzy to czynią, że z tej drogi wewnętrznej wyjeżdżają szybko, zdecydowanie i chcą być przed tymi skręcającymi w lewo, a przecież nie mają pierwszeństwa. Uważajcie państwo, zapłacicie mandat. Co gorsze, mogą być szkody w sprzęcie czy ludziach, będzie kolizja albo wypadek. Uważajmy na to. Czy sygnalizacja świetlna ułatwia czy utrudnia sprawę? Nie no, zmienia po prostu sytuację. Może nie tylko sama sygnalizacja, ale usytuowanie tego wszystkiego. Najpierw mamy do czynienia z włączaniem się do ruchu, a potem z wjazdem na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Mogłoby być teoretycznie odwrotnie, ale może już nie komplikujmy. Więc w tym przypadku po prostu te sygnały świetlne, do których dojedziemy, wskazują na to, że jest to pełne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną dla wszystkich kierunków i postępujemy zgodnie z wymogami sygnału zielonego, względnie czerwonego, jeśli takowy mamy, no i posiłkujemy się przepisami ogólnymi. No to myślę, że nasi widzowie po tym odcinku takie niuanse jak droga wewnętrzna mają w małym palcu. Liczymy na to i to nie tylko widzowie z Krakowa, ale z Białegostoku, z Poznania, z innych miejscowości, bo nawet jeżeli nie macie nas państwo w swoim telewizorze, to macie nas państwo w swoim komputerze dzięki portalowi YouTube. Zachęcamy do oglądania i liczymy, że dzięki temu bezpieczeństwo nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce poprawi się.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.